tym wideo chciałam się podzielić z Tobą moim pierwszym wrażeniem z używania telefonu iPhone'u 12 Pro Max. Mój cały ten film będzie tylko i wyłącznie opierał się na moich wrażeniach pod względem robienia zdjęć, żadnych innych. Inne wideo zrobiłam również, jak ten telefon robi filmy wideo. Porównałam również ten telefon ze starym iPhone'em, bardzo jego starszym bratem oraz troszkę mniej starszym niż bardzo starszym, więc jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, jak ten telefon robi wideo, kliknij na link poniżej, tam znajdziesz to wideo. Zrobiłam również wideo, gdzie mówię dokładnie o aspektach technicznych z telefonem 12 Pro, 12, 12 Mini oraz 12 Pro Max. Porównuję te wszystkie aspekty i jeszcze raz, tylko i wyłącznie pod względem fotograficznym oraz wideo. Więc zacznijmy teraz, przejdźmy do konkretów z tego wideo. Jeśli chodzi o ten telefon 12 Pro Max, to już na pierwszy rzut oka widać, że on jest znacznie większy i zdecydowanie jak dużo pracujesz, dużo robisz zdjęć, oglądasz filmów lub grasz, to myślę, że będzie to telefon dla Ciebie. Jednak musisz wziąć pod uwagę to, że nie obsłużysz go jednym palcem, ponieważ nie sięgniesz tam, gdzie trzeba jednym palcem. Ten telefon zdecydowanie obsługuje się dwoma rękoma i wieloma paluszkami, więc to pierwsze. Jest troszkę cięższy niż jego poprzednik albo inni bracia 12, 12 Pro i 12 Mini. Jednak ten ma zdecydowanie fajną matrycę. Super Retina XDR o przekątnej 6,7 cala daje konkretny obraz, gdzie możesz obejrzeć swoje filmy i swoje zdjęcia. Ale przejdźmy teraz do obiektywów, bo to mnie interesuje najbardziej, do matrycy i co tam w środku jest, jaka technologia i co się dzieje. Przejdźmy do pierwszego obiektywu, obiektywu ultra szerokokątnego. Spójrzmy na to zdjęcie. To zdjęcie właśnie zostało zrobione iPhone'em 12 Pro Max z obiektywem ultraszerokokątnym, ogniskowa 13 mm, gdzie pole widzenia jest aż 120 stopni. Ten obiektyw ma przysłonę 2 i 4. To naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o obiektyw w takim małym pudełeczku. Bardzo dobre parametry. Spójrz na to zdjęcie, jest naprawdę ostre i wydobyte tam kolory, ostrość zarówno w środku, jak i po brzegach naprawdę zwróciły moją uwagę. Ten obiektyw ultra szerokokątny, jak robimy zdjęcia, to ma 12 megapikseli i przypuszcza on 27% więcej światła niż jego poprzedni brat. Więc naprawdę osiągnięcia są już całkiem fajne. Tutaj pokazuję Ci kolejne zdjęcie, które zostało zrobione właśnie tym telefonem i obiektywem ultra szerokokątnym. Zdecydowanie bardzo fajne wydobycie kolorów, ostre i zdecydowanie bardzo fajne odzwierciedlenie kolorów. Przejdźmy teraz do kolejnego obiektywu, który jest zdecydowanie bardzo fajny, przydatny i kluczowy w tym aparacie i tutaj jest przedstawiona już nowa technologia. Zaczekaj do końca, bo pod koniec powiem Ci ciekawostkę, jaką zaobserwowałam w swoim aparacie i myślę, że to jest jedynie tymczasowy błąd, jaki wyskoczył u Apple'a. Może tylko w moim modelu, jednak spotkałam się już z innymi osobami, które mają ten sam problem. Jest to całkiem niezła niespodzianka i zaraz Ci powiem, o co chodzi, ale przejdźmy do drugiego obiektywu. Jest to drugi obiektyw szerokokątny. Obiektyw szerokokątny i zobacz na to zdjęcie. To zdjęcie zostało właśnie zrobione iPhone'em 12 Pro Max z obiektywem szerokokątnym. Ogniskowa 26 mm, przysłona 1,6. Jest to obiektyw 7-elementowy i tutaj została wprowadzona nowa technologia OIS z automatyczną stabilizacją matrycy. Nie ma tej stabilizacji w 12 Pro. Ta stabilizacja daje nam to, że jak będziemy robić zdjęcia, troszkę nam się ręka zatrzęsie, nie jesteśmy tak stabilni, albo będziemy robić wideo, to nasze wideo, nasze zdjęcia będą zdecydowanie bardziej ostre. Spójrz na to kolejne zdjęcie. Ono zostało również wykonane tym telefonem przy użyciu obiektywu szerokokątnego. Mamy tutaj 12 megapikseli. Jeszcze oczywiście trochę brakuje do profesjonalnego sprzętu, ale i te liczby naprawdę są niesamowite i te wyniki, jakie tutaj już osiągamy, są naprawdę mega, mega. Przejdźmy do kolejnego obiektywu, teleobiektywu, który naprawdę wzbudził moje już zainteresowanie i używam go bardzo często. To zdjęcie zrobiłam właśnie tu w parku, na spacerze, tej wiewióreczce. Jest to teleobiektyw 65 mm. Przyszedł mi ten teleobiektyw z pomocą, ponieważ wiewiórka nie chciała przyjść bliżej i zobacz, jaka ona jest ostra. Ten teleobiektyw 65 mm ma przysłonę 2,2. Jest to super przysłona, bo duoogniskowa i przysłona 2,2 to naprawdę bardzo fajne parametry, jak na taki obiektyw. Zobacz, jak to zdjęcie jest ostre, jaką ma fajne odzwierciedlenie kolorów. Jest to obiektyw składający się z 6 elementów i tutaj mamy również 12 megapikseli. Przedni aparat natomiast ma 12 megapikseli i przysłonę 2,2. Sprawdza się doskonale do blogowania, do selfiaczka i do szybkiego zdjęcia. Jednak te trzy cacuszka są naprawdę super do robienia już lepszych zdjęć. Co jeszcze mnie urzekło w tym aparacie, to to, że jest on wodoodporny. Czy wodoszczelny? Nie wiem, okaże się, zobaczymy. Ja na razie nie będę sprawdzała, ponieważ mój poprzedni iPhone właśnie utopiłam. Może nie utopiłam, mocno zamoczyłam nad lazurowym wybrzeżem. Nie utopiłam, bo wyłowiłam i już nie stanął na swoje nóżki. Więc czy ten jest wodoszczelny? Zobaczymy. Apple twierdzi, że jest wodoodporny do 6 metrów i do 30 minut. Więc jak ja robię takie ekstremalne zdjęcia nad wodą i mi spada telefon do wody, do morza, on niestety nie pływa, to też trzeba mieć na uwadze, to jak jest płytka woda albo właśnie strumyczek, to przetrwa, albo deszcz, to przetrwa. Zobaczymy, sprawdzimy, jak to się będzie jeszcze dalej działo. Ogólne moje wrażenie jest naprawdę super. Ta technologia, którą Apple teraz wykorzystuje, jest naprawdę bardzo, bardzo do przodu i już nie mogę się doczekać, co będzie w kolejnym momencie, ponieważ już jest zapowiadane pliki Pro RAW. RAWy dają nam więcej możliwości do obróbki zdjęć, będziemy mogli zrobić jeszcze więcej w obróbce, postprodukcji, będziemy mieli większą ingerencję w kolory, w balans bieli, będziemy mogli jeszcze bardziej manipulować tym zdjęciem po zrobieniu już naszego ulubionego zdjęcia, a to otwiera nam nową furtkę i nowe możliwości. Takie możliwości mamy my już, fotografowie, jak robimy zdjęcia profesjonalnymi aparatami fotograficznymi, jednak potem siedzimy i obrabiamy te zdjęcia w Photoshopie, w Lightroomie, to wszystko trwa, trzeba je zgrać, trzeba je zduplikować, trzeba zapisać na wielu dyskach, trzeba mieć odpowiedni sprzęt, a teraz to wszystko może się zadziać w takim małym telefonie i co jest najważniejsze, jest gotowe do wysłania od razu. Od razu mogę wysłać z parku na media społecznościowe, do rodziny, do znajomych, do biznesu, gdzie potrzebuję, żeby właśnie już zostało wykorzystane. Więc jestem zachwycona i bardzo podekscytowana tym, co tutaj się zadziało i co nas jeszcze czeka. Troszkę przerażona, co będzie za kolejne 5 lat, czy mój aparat profesjonalny, który mam teraz, nie będzie trzeba odstawić, ale myślę, że to trochę pół żartem, pół serio, ale zobaczymy, co się zadzieje. Jest jeszcze tutaj troszkę bugów, trochę problemów do rozwiązania i zdecydowanie troszkę wyskoczyły. Jak robiłam filmy, to system mi się zawiesił, musiałam cały postawić, zamknąć system i jeszcze raz włączyć telefon. Wszystko się poprawiło, ale był jakiś tam problem z tym. Dodatkowo zauważyłam, że jak robię zdjęcia pod światło, na przykład spróbujmy zrobić teraz zdjęcie i jak zrobimy teraz na przykład zdjęcie pod światło z obiektywem ultra szerokim, i teleobiektywem, to już tutaj jak zrobimy, widzimy takie refleksy. Pojawiają się właśnie refleksy. Jak robimy zdjęcia pod światło, pod słońce, to zarówno na filmie, jak i na zdjęciach pojawiają się odbicia i taka flara. Czasami jest to profesjonalnie, specjalnie wywoływane, ale jak cały czas to występuje, a tego nie chcę, to jest to przeszkadzające. Więc mam nadzieję, że w następnym modelu Apple sobie z tym poradzi i się z tym upora i będzie to już lepsze, a ja teraz nie mogę się doczekać na nowe oprogramowanie i co będzie się działo dalej. Mam kolejną jeszcze dla Was, to co Ci obiecałam, taką zagwozdkę. Może Ty wiesz, może mi pomożesz, może to jest tymczasowe, może już nieaktualne jak oglądasz, ale zwróćmy uwagę na to, jak sobie tutaj teraz, w tym momencie właśnie uruchomię moją aplikację telefonu komórkowego i włączę na obiektyw ultraszerokokątny. To powinien być ten obiektyw ultraszerokokątny i go zakryję, to faktycznie jest zakryty. Jak przejdę na obiektyw szerokokątny, to widzę, że został użyty inny obiektyw i jest wykorzystany, widzę liść. Jak kliknę na teleobiektyw, też widzę. Zróbmy ten sam eksperyment przy obiektywie szerokokątnym. Obiektyw szerokokątny to jest ten obiektyw na górze i zróbmy to w ten sposób, że też właśnie zakryjemy sobie tylko obiektyw szerokokątny, nie ultra szerokokątny, a szerokokątny i weźmiemy 0,5, widzimy, można zrobić zdjęcie, natomiast 1 możemy i 2,5 to jest zasłonięty. Według Apple'a ten górny obiektyw to jest szerokokątny, a nie teleobiektyw. Jeszcze jeden test sobie zrobimy. Zasłonimy teraz ten dolny obiektyw, który powinien być teleobiektywem. Wciśnijmy 0,5, widzimy. 1 jest zasłonięty, 2,5 widzimy. Więc tego trochę nie rozumiem, coś jest nie tak. To na tyle z moich pierwszych wrażeń z telefonu komórkowego iPhone 12 Pro Max. Czy warto go kupić, czy warto zmienić najlepszy moment? Nie wiem, nie mam pojęcia, czy zajmujesz się fotografią, jak bardzo zajmujesz się fotografią, na ile siedzisz codziennie w tym telefonie, na ile jest to Twoje narzędzie pracy, a na ile rozrywki, jaki masz obecny telefon, to zależy od Ciebie i zdecydujesz na pewno już sam. Mi zdecydowanie przypada do gustu i jest dość spory, dla niektórych wiem, że za duży, jednak dla mnie mi to odpowiada, ponieważ ma najlepsze parametry, jeśli chodzi o fotografię i daje mi bardzo duże możliwości potem fotograficzne i pracy z klientem indywidualnie, ale również i osobiście robienia zdjęć, super zdjęć w ruchu, dzieciom, rodzinie, znajomym, krajobrazom czy podróży, więc zapraszam Cię do subskrypcji, naciśnij ten guzik poniżej, daj mi lajka i napisz też komentarz koniecznie, co potrzebujesz, jakich chcesz porównań dalej, więcej i może chciałbyś coś się dowiedzieć, jak się sprawdza ten telefon. Chętnie powiem Ci, jakie są moje doświadczenia i jakie zauważam tutaj problemy, plusy czy minusy. Pozdrawiam Cię i do zobaczenia następnym razem.